moi kochani, w sumie co mi szkodzi, a nic mi nie szkodzi. Dostanę warna, to dostanę warna, ale dzisiaj robię streaming out 4. Robię dzisiaj streaming out 4. Pamiętam. Są auta 4 trailer. Na pewno się będzie działo. Ostatnia część sagi. Ale fajnie, Japonia? Czyżby koncept trzeciej części? Czyżby w czwartej części na początku jeszcze była jakaś misja w Japonii? No zobaczymy, zobaczymy. Ale robi się ciekawie, bardzo, bardzo ciekawie się robi. Piston Cup! Czyli już! I tu mamy Easter Egg! Piston Cup to jest coroczny! W każdej części aut było zdobycia ten oto piston. Ale tutaj widzimy, wcześniej widzimy na zielonej fladze i czerwonej fladze. W tej chwili niebieska flaga. Rewolucja. Ale to jest taki concept art do ostatniego wyścigu. Niebieski oznacza smutek. Czyli koniec pewnej ery będzie. O! Piszcie w komentarzach, czy ten stadion czasami wam nie jest znajomy. Bo mi się wydaje, że go raz widzieliśmy ten stadion. W Japonii. Mi się wydaje, że on już był w trzeciej części, ale piszcie w komentarzach. Zygzak. Is a problem, yes? Wise car hears one word and understands two. Wow, naprawdę, naprawdę się by nie działo. To jest trailer koncepcyjny, więc nie brasz tego jeszcze tak na w pełni na poważnie. Aha! Czy jeszcze macie potwierdzenie, że będziemy mieli, że dostaniemy to i Story 4 od Pixara? Fajnie. Marvels. A! Jakby się nie wiedzieli, nad czwartą częścią, nad innymi częściami aut też pracowało Marvel Studios, czy tylko Pixar? Jak tylko Pixar, to prawdopodobnie tu mamy concept art. Marvel Studios się będzie pomagał przy autach 4, więc na pewno to będzie epickie zakończenie, bo film, wszystkie filmy Marvela są epickie tak naprawdę. Japonia, czyli w zasadzie akcja czwartej części będzie działała się w Japonii oraz w Stanach Zjednoczonych na końcu pewnie zostaniemy McQueena jako starszego. Wiecie, w komentarzach chcielibyście na przykład jak wyjdą auta 5, żeby zobaczyć tych starych, tych dawnych przeciwników McQueena jako przyjaciół, tak naprawdę, bo oni byli przyjaciółmi, oni poza torem byli przyjaciółmi. Czy chcielibyście ich zobaczyć, jak pracowali razem nad treningiem młodego pokolenia? Ja bym chciał ich zobaczyć, jak młode pokolenie będą szkolić po prostu. Gejsze. To jest nawiązanie tak naprawdę do stylu japońskiego typowego. Walka samurajów. To jest ten cały agent, który pomoże. Znowu zobaczymy wybuchy. Znowu zobaczymy tego agenta w czwartej części. Zobaczymy, czy on przeżyje, czy ostatecznie zginie. Może dojdzie na emeryturę po tej części. Czyli być może zobaczymy Złomka. Takie nawiązanie do trzeciej części, gdzie Złomek był agentem w Japonii. Oj, będzie się działo w trzeciej części. W czwartej części będzie się działo. Tak fest się będzie działo. Saga is B2DN.
life. Trailer zajebisty. I te gejsze. To jest pierwszy trailer.